Ciekawe zapytanie o ważność terytorialną badań lekarskich do licencji pracownika zabezpieczenia technicznego. Czyli jak mieszkasz w Białymstoku, czy mieszkasz w Przemyślu, to czy możesz badać się w moim piastowskim Wrocławiu? Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu i tradycyjnie zacznę od zapytania internauty. Witam, mam pytanie odnośnie licencji zabezpieczenia technicznego, licencji zabezpieczenia pracownika technicznego drugiego stopnia, ponieważ mieszkam w województwie wielkopolskim niedaleko Leszna. I czy mogę wykonać badania u Pana i czy orzeczenie lekarskie będzie ważne w moim regionie? Zależałoby mi wykonać badania u Pana, ponieważ obecnie od 2 miesięcy przebywam we Wrocławiu, od poniedziałku do piątku, i nie mam za bardzo możliwości powrotu do domu i wykonania tego badania u siebie. Jaki jest koszt tego badania i w jakich godzinach Pan przyjmuje? Dziękuję, Stefan. Odpowiadając na to pytanie, sprawa jest tutaj bardzo prosta. Wystawiałem orzeczenia dla pracowników zabezpieczenia technicznego z całej Polski, także Przemyśl, Warszawa, Łódź. Także z Wielkopolski pracownicy przyjeżdżali do mnie wyjątkowo często. No i te moje orzeczenia na pracownika zabezpieczenia technicznego były zawsze honorowane po różnych komendach wojewódzkich policji, także nie miałem jakichś reklamacji. Aktualny koszt badania wynosi u mnie 130 zł. Oczywiście badany otrzymuję na firmę, rachunek, fakturę za tą wykonaną usługę. Także równie dobrze może otrzymać tą fakturę na siebie, jako osoba prywatna. Na tym w sumie kończę. Oczywiście więcej informacji znajdziesz tutaj na moim blogu badanialekarzamedycynypracy.com. Zachęcam Cię do wstąpienia na tego bloga. Tam toczy się najwięcej dyskusji i również w sprawie zabezpieczenia technicznego, w sprawie badań pracowników zabezpieczenia technicznego. Oczywiście, jak Ci się podobało to wideo, daj lajka, daj kciuka. Koniecznie też tutaj skomentuj poniżej. No, jeżeli miałeś mimo wszystko jakiś problem z tego typu badaniami, czy otrzymaniem tego typu orzeczenia do licencji. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. I jeszcze raz zapraszam Cię serdecznie na mojego bloga badanialekarzamedycynypracy.com.